Państwa, dzisiaj uruchamiamy instalację oczyszczania spalin. Instalacja była realizowana przez 4 lata. Pochłonęła dosyć sporą kwotę, bo ponad 64 miliony złotych. No tu w tym miejscu bardzo też chciałbym podziękować instytucji, która wsparła nas finansowo i udzieliła kredytu na realizację tej inwestycji. A mówię tu o Banku Gospodarstwa Krajowego. Także serdecznie dziękujemy. Dziękujemy na ręce pana dyrektora Wideckiego serdecznie podziękowania. Proszę Państwa, ta instalacja, tak krótko o niej. To nie jest instalacja, która powiększa naszą produkcję, czy energii, czy ciepła. To też nie jest instalacja, która poprawia naszą efektywność produkcji. Wręcz przeciwnie bym powiedział, to jest instalacja, która pogarsza naszą efektywność, bo do jej eksploatacji zużywamy dosyć pokaźną ilość energii elektrycznej. Natomiast celem tej instalacji, zgodnie z dyrektywą, według której, czy na mocy której ta instalacja musi funkcjonować w tego typu źródle, jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia mieszkańców i poprawa komfortu życia mieszkańców. To jest inwestycja właściwie w zdrowie mieszkańców. Jest to, powiedziałbym, potężny, duży krok do tego, żebyśmy lokalnie mieli dużo czystsze powietrze. Nie chcę przez to powiedzieć, że to już jest koniec pracy. To jest dopiero pierwszy potężny krok. Przed nami jeszcze dużo wyzwań związanych głównie z likwidacją tych małych palenisk indywidualnych. Natomiast jeżeli wczytamy się w preambułę do dyrektywy IED, na mocy której ta instalacja powstała, tam jest cały akapit dotyczący tego, dlaczego takie instalacje w Europie muszą powstać. Jest taki wskaźnik, który podaje, że średnio w Europie ze względu na zły stan powietrza życie obywateli Unii Europejskiej jest krótsze o 8 miesięcy. Czyli gdyby wszędzie było czyste powietrze, przeciętny Europejczyk żyłby 8 miesięcy dłużej. Oczywiście to jest statystyka, w związku z tym dużo jest tutaj fałszywych, że tak powiem, można wyciągnąć fałszywych wniosków. Natomiast jeżeli się przyjrzymy temu bardziej, to niestety na mapie zanieczyszczeń lokalnych, szczególnie w dużych miastach, Polska króluje. Jesteśmy czerwonym wciąż punktem na mapie, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, w związku z tym ten wskaźnik umieralności przedwczesnej w Polsce jest niestety najwyższy w Europie. I prawdopodobnie te 8 miesięcy w polskim wydaniu to nie są miesiące, to są lata. Jest taki wskaźnik podany przez Najwyższą Izbę Kontroli, iż rocznie ponad 40 tysięcy Polaków umiera przedwcześnie, tylko i wyłącznie ze względu na zły stan powietrza w dużych miastach. To, co jeszcze jest zatrważające, proszę Państwa, to, że jak popatrzymy sobie na takie bieżące rankingi, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza światowe, to na 10 największych miast, gdzie jest największe zanieczyszczenie na świecie, każdego dnia, właściwie 3 miasta to zawsze są z Polski. 2 miasta to jest jeszcze Pakistan, 2 miasta to Indie, czasami Chiny, czasami pojawia się Rosja. Także na tej mapie raczej my się lokujemy jako cywilizacja wschodnia, a nie cywilizacja zachodnia. W związku z tym przed nami naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia, żebyśmy mogli pod tym względem określać się, że raczej należymy do zachodu, a nie do wschodu. Także tym bardziej cieszę się, że robimy dzisiaj potężny krok, jeśli chodzi o otwarcie tej instalacji i z całą pewnością OPEC nie będzie już tym źródłem, który powoduje, że mieszkańcy Grudziądza nie mogą cieszyć się długim i zdrowym życiem. Nasza spółka SBB Energy obchodzi w tym roku 30. rocznicę funkcjonowania. Także nie jesteśmy spółką, która od niedawna funkcjonuje na rynku. Na początku realizowaliśmy jedynie prace rozruchowe na wszystkich obiektach. I do tej pory tę umiejętność utrzymujemy. Natomiast od kilkunastu lat realizujemy projekty technologiczne w konwencji generalnego wykonawstwa. W roku 2018, czyli przed 4 latami, podpisaliśmy kontrakt z elektrociepłownią OPEC w Grudziądzu, który to kontrakt przewidywał realizację
tych instalacji, bo pan prezes mówił o instalacji, ale tutaj jest kilka instalacji, między innymi służące ochronie przed emisją dwutlenku siarki i pyłu oraz przed emisją tlenków azotu. Pan prezes słusznie powiedział, że te instalacje będą służyć zdrowiu mieszkańców. Ja myślę, że z nawiązką, bo te instalacje spełniają wymogi znacznie lepsze niż to przewiduje obecna dyrektywa i myślę, że będą również spełniały wymogi przyszłej dyrektywy, która wejdzie w życie pod koniec lat 20. Chciałbym podziękować za realizację tej instalacji przez ludziom wszystkim, którzy uczestniczyli po stronie naszej, czyli wykonawcy. Tym zespołem kierował pan dyrektor Damian Szupleski i jego zastępcy panu Sławomirowi Gębali. Chciałbym również podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi Radeckiemu za rzeczową współpracę oraz panu dyrektorowi Lipeckiemu. Ta współpraca w sumie doprowadziła do tego, że zakończyliśmy realizację z powodzeniem tych naszych instalacji. Bardzo dziękuję. W Grudziądzu konsekwentnie od lat inwestujemy w czyste powietrze. Ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem. 64 miliony zainwestowane właśnie w zdrowie naszych mieszkańców. Przypomnę, że w ostatnich latach zainwestowaliśmy w OPEC-u, czy zainwestujemy prawie 200 milionów złotych, bo przecież już niebawem rozpoczynamy kolejną inwestycję polegającą na budowie nowego kotła na biomasę za ponad 100 milionów złotych. Nie tak dawno, dosłownie, myślę, 2 tygodnie temu, niespełna, podpisaliśmy, czy dostaliśmy voucher na kolejne 4 miliony z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację tak zwanych kopciuchów, a więc czyste powietrze, ekologiczne ogrzewanie, przejście na ciepło systemowe jest naszym priorytetem i ta inwestycja, która została zakończona, jest niewątpliwie taką inwestycją strategiczną. Dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy też liderami, że spełniamy wszystkie normy, te, które przewiduje Unia Europejska od 2023 roku. Gratuluję OPEC-owi, zarządowi, wszystkim pracownikom sprawnej realizacji tej inwestycji. Gratuluję też wykonawcy, że był tutaj niezawodny i pomimo konieczności rozłożenia tej inwestycji na 4 lata udało się to sprawnie zrealizować. Dziękuję bardzo. Mamy tylko te. Tak? Proszę jeszcze. No to tniemy. No. Tak. I już. Udało się, brawo.